Serdecznie witam wszystkich i otwieram posiedzenie 59. sesji Rady Gminy Wycieli. Witam na naszym posiedzeniu pana wójta, panią zastępcę, panią skarbnik, pracowników Urzędu Gminy, radnych i radne Gminy Wycieli. Według listy obecności na 15 radnych obecnych jest 13. Dlatego nasza sesja będzie prawomocna i zdolna do podejmowania uchwał. Przedstawię porządek dzisiejszych obrad. Pierwsze otwarcie sesji, drugie przyjęcie porządku obrad, trzecie przyjęcie protokołu z obrad 58. sesji Rady Gminy Wycielin, punkt 4. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, punkt 5. Sprawozdanie wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonywaniem uchwał Rady. Punkt 6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie. Po pierwsze, realizacji przez Gminę Wycielin programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2023. Po drugie, realizacji przez Gminę Wycielin programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2023. Po trzecie, przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mycielinie w publiczne przedszkole samorządowe w Mycielinie i utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Mycielinie. Po czwarte, zmian budżetu w budżecie gminy na 2023 rok wraz z autopoprawką przygotowaną przez panią skarbnik. Po piąte, zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Mycielin na lata 2023-2034 wraz z autopoprawką. Po szóste, wyrażenie zgody na najem nieruchomości gminnych. Punkt 7. Informacja dotycząca wniosku o zakup działki, części działki nr 33/5 położonej w miejscowości Stropieszyn stanowiącej własność gminy Mycielin. Punkt 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok. Punkt 9. Interpelacje zapytania radnych. Punkt 10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. Punkt 11. Wolne wnioski i informacje. Punkt 12. Zamknięcie sesji. Drodzy Państwo, czy do przedstawionego programu porządku obrad są jakieś inne propozycje? Bardzo proszę. Jeśli nie ma innych propozycji, przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie protokołu z obrad 58. sesji Rady Gminy Mycielin. Protokół jest zawsze do oglądu. Bardzo proszę, kto się chce zapoznać. Będziemy teraz głosować, drodzy Państwo. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad 58. sesji Rady Gminy Mycielin? Dziękuję Państwu. Protokół z obrad 58. sesji Rady Gminy Mycielin został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Drodzy Państwo, jak już zwykle po ostatniej 58. sesji Rady Gminy Mycielin uchwały podpisane zostały i wysłane automatycznie do Wojewody Wielkopolskiego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jeżeli są jakieś pytania do mnie, to bardzo proszę. Jeśli nie ma, przechodzimy do punktu następnego. Punkt 5. Sprawozdanie wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związane z wykonywaniem uchwał Rady. Proszę panie wójcie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w okresie od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego wydano 5 zarządzeń gminy, w tym w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego w Kościelcu. Kolejne w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury, to jest Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z filią w Dzierzbinie za rok 2022. Kolejne w sprawie ustalenia wysokości cen za zrzut ścieków do gminy i oczyszczanie ścieków położonych w miejscowości Mycielin. Kolejne w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mycielin na lata 2023-2034. I kolejne w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2023. Jak już wspomniał pan przewodniczący, przekazano do nadzoru prawnego Wojewodzie Wielkopolskiemu 6 uchwał Rady Gminy Mycielin. 3 uchwały przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, a 2 do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizowano zadania wynikające z podjętych uchwał Rady Gminy, a więc bieżące praca urzędu oraz jednostek organizacyjnych.
podpisano umowy z zakładem remontowo-budowlanym Maxbud Wojciech Przepiórka z Saczyna na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Mycielinie wraz z robotami towarzyszącymi. Wartość umowy to kwota 3 702 300 zł brutto z terminem wykonania 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Z firmą Energa Centrum Kalina Gabłowska z Kalisza na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej na potrzeby zamawiającego w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024. Wartość umowy 1230 zł brutto. I umowa z przedsiębiorstwem budownictwa drogowego w Kaliszu na przebudowę nawierzchni drogi gminnej miejscowości Kuszyn. Wartość umowy 4 192 020 zł i 43 grosze. Termin wykonania do 17 listopada 2023 roku. Ponadto trwa budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuszków i Kotyldów. Roboty ziemne zostały praktycznie wykonane. Pozostają do wykonania prace pomiarowe i rozruchowe. Czekamy na wykonanie przyłączy energetycznych i przygotowujemy się do odbioru inwestycji. Trwa również przebudowa stacji uzdatniania wody w Korzeniewie. Do wykonania pozostałe prace ziemne przy utwardzeniu placu i ocieplenie zbiornika retencyjnego. Wykonawca chce jak najszybciej uzyskać zgodę sanepidu na włączenie stacji do wodociągu po modernizacji. Rozstrzygnęliśmy 4 postępowania przetargowe. Jedno na budowę przedszkola w Mycielinie. Za drugim podejściem w pierwszym przetargu wpłynęła jedna oferta na kwotę 8 794 500 zł. To postępowanie unieważniliśmy, ogłosiliśmy kolejne. W kolejnym przetargu wpłynęły 2 oferty. Najtańsza na kwotę 8 153 499 zł i 3 grosze, a kolejna na 8 856 000. Kwota, jaką mamy przeznaczoną na realizację tego zadania, to 8 milionów złotych. Musimy w związku z tym dołożyć do tej inwestycji ponad 150 tysięcy, co będzie plus nadzór, co będzie miało odzwierciedlenie w dzisiejszej uchwale budżetowej. Rozstrzygnęliśmy również przetarg na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Kościelec. Też również za drugim podejściem w pierwszym postępowaniu wpłynęło 4 oferty. Najtańsza na kwotę 2 934 780 zł, najdroższa na kwotę 4 073 760 zł. Mamy zabezpieczone kwotę 2 400 000. Unieważniliśmy to postępowanie. W drugim postępowaniu wpłynęły również 4 oferty. Najtańsza na kwotę 2 832 403 zł i 8 groszy. Najdroższa na kwotę 3 932 310 zł. W związku z tym też będziemy musieli i dokładamy w dzisiejszej uchwale budżetowej brakującą kwotę na realizację tego zadania. Rozstrzygnęliśmy również przetarg na ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy. Mieliśmy na to przeznaczone 150 tysięcy na okres 3 lat. Najtańsze oferty, bo tu są 3 części w tym przetargu, łączna kwota, jaka obejmuje ubezpieczenie, to kwota 155 028 zł. Mamy przeznaczone 150 tysięcy, w związku z tym musimy dołożyć 5 028 zł na w okresie 3 lat. Rozstrzygnęliśmy również przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Korzeniew. Do przetargu przystąpiły 2 osoby, które w terminie wpłaciły wymagane wadium. Cena wywoławcza nieruchomości wyniosła 30 tysięcy zł. Natomiast po sprzedaży cena nieruchomości wyniosła 42 tysiące złotych i z tymi osobami zostanie podpisany akt notarialny w sprawie sprzedaży tej nieruchomości. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu za sprawozdanie. Przechodzimy do punktu następnego, punkt 6. Rozpatrzenie uchwały. Pierwszy projekt uchwały
realizacji przez gminę Mycieli programu Opieka Letniowa edycja 2023. Bardzo proszę panią kierownik Wojczyk. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z przystąpieniem gminy Mycielin do programu Opieka Letniowa edycja 2023 konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie realizacji wyżej wymienionego programu. Program, tak jak w latach ubiegłych, jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej czasowej przerwy sprawowanej bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Opieka letniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. W związku z korektami wniosku związanymi z odgórnym zaleceniem z ministerstwa dotyczącymi zmniejszenia wartości wniosku pierwotnego i kalkulacji kosztów programu, łączna wartość programu wyniesie 48 tysięcy. Liczba osób objętych programem wskazana w kalkulacji kosztów to jest 6. Łączna liczba godzin przysługujących w ramach programu 1200 godzin opieki wytchnieniowej. Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uznaje się za konieczne i uzasadnione. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu. Bardzo proszę o pytania. To wynika z tego, że tylko 6 osób by mogło z tego skorzystać, tak? Tak. Czy tylko tyle osób mamy niepełnosprawnych? Nie. Przy pisaniu wniosku o przystąpienie do programu wysłaliśmy informację udostępniliśmy informację na stronie Urzędu Gminy na Facebooku dotyczącą kontaktowania się osób, które chciałyby z tego programu skorzystać. Tak naprawdę zgłosiło się mniej, bo zgłosiły się 4 osoby, mamy zapas 2 osób, a nie ma co ukrywać, że posiłkując się latami ubiegłymi, zazwyczaj to występowało w ten sposób, że i tak liczba osób zgłoszonych do programu nigdy nie była w pełni spełniona. No bo są osoby schorowane, które w międzyczasie tak naprawdę mogą odpaść po prostu z programu, bo są objęte gdzieś jakimiś zakładami leczniczymi albo jeszcze inną opieką. Także mamy 6 osób i mamy nadzieję, że po prostu całość zostanie zrealizowana. W zeszłym roku jedna osoba nie skorzystała, bo nie było chętnych po prostu na skorzystanie z tej opieki. Ja mam też pytanie. 1200 godzin na opiekę bezpłynową, czyli tak wychodzi 200 godzin? Tak. Wnioskowaliśmy maksymalna liczba godzin na przebadającą na jedną osobę to jest 240. Wnioskowaliśmy od nią w pierwszej kolejności, ale w związku z tym, że musieliśmy o 15% obniżyć wartość projektu, żeby nie schodzić z liczby osób, zmniejszyliśmy liczbę godzin przysługujących. A teraz tak, jeżeli dwie osoby nie skorzystają z tego programu, to mogę złożyć korektę wniosku i mogę, tak robiliśmy też 2 lata temu, tak, przekierować ją na inne osoby, żeby to 40 godzin tylko ewentualnie dołożyć. Może też na przykład można zrobić korektę wniosku, jeśli będzie większa liczba osób potrzebujących tą opiekę wytchnieniową i możemy skorygować, tylko to będzie też kosztem zmniejszenia liczby godzin, tak? Rozumiem. I kto może świadczyć tę usługę? Osoby posiadające doświadczenie, czyli 6-miesięczne doświadczenie w opiece nad osobami właśnie takimi z niepełnosprawnością, albo fizjoterapeuci, osoby po prostu wykwalifikowane w opiece nad takimi osobami, tak? Ale mogą być to osoby, które posiadają 6-miesięczne doświadczenie w opiece, poświadczone oświadczeniem tak naprawdę osoby. Albo osoby, u której realizowały, to najlepiej by było, tak? Dobrze. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, czy są jakieś pytania jeszcze odnośnie tego projektu? Jeśli nie ma więcej pytań, przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 59/344/2023 Rady Gminy Mycieli z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie realizacji przez Gminę Mycieli programu Opieka Letniowa edycja 2023. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego projektu uchwały realizacji przez gminę Mycielin programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawne edycja 2023. Ponownie proszę panią kierownik. Szanowni Państwo, w związku z przystąpieniem gminy Mycieli do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023
konieczne jest również podjęcie uchwały w sprawie realizacji wyżej wymienionego programu. Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osobie niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników programu, to jest osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionym. Celem rozpowszechnienia usługi asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokojenia jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne. Tak jak w przypadku wniosku o opiekę wytchnieniową, tak samo w przypadku wniosku o asystenta osoby niepełnosprawnej edycja 2023 byliśmy zmuszeni do zmniejszenia wartości wniosku aż o 35%. Łączna wartość kosztów związanych z realizacją programu wyniesie 61 603 zł. Programy ma być objętych 7 osób. Przy czym również zmniejszona została liczba godzin przysługująca danym osobom. W przypadku niepełnosprawności o znacznym stopniu jest to 161 godzin. W przypadku niepełnosprawności o znacznym stopniu sprzężonym również 161 godzin na realizację tego programu. Tak jak w przypadku opieki wytchnieniowej, realizatorem programu w gminie Mycielin będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Program będzie finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uznaje się za konieczne i uzasadnione. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie projektu. Od razu też pytanie, kto może wykonywać ten? Tak samo jak w przypadku opieki wytchnieniowej, czyli albo osoby, które mają odpowiednie wykształcenie, albo osoby posiadające 6-miesięczne doświadczenie. Dziękuję. Są jakieś pytania jeszcze co do tego? Bardzo proszę. Jeszcze mam pytanie. Ile maksymalnie właśnie godzin przypada na taką osobę niepełnosprawną dziennie? Dziennie. Czy to zależności tak, od... się indywidualnie? Nie. Maksymalna liczba godzin przysługująca w ramach programu na jedną osobę w przypadku na przykład niepełnosprawności znacznej sprzężonej to jest 840 godzin w skali roku. Przy czym te godziny należy rozliczyć miesięcznie od momentu startowania, że tak powiem, programu, tak? Wnioskowaliśmy o 40 godzin wstępnie na miesięcznie na realizację tego programu, przyjmując 7 miesięcy realizacji, czyli 280 godzin na jedną osobę, ale w związku ze zmniejszeniem 35% te godziny zmniejszyły się do 23 godzin miesięcznie dla jednej osoby. Jeżeli nie ma więcej pytań, drodzy Państwo, przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 59/345 na 2023 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie realizacji przez Gminę Mycielin programu Asystent Osobisty Osobie Niepełnosprawnej edycja 2023. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do trzeciego projektu uchwały. Przekształcenia udziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mycielinie, publiczne przedszkole samorządowe w Mycielinie i utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Mycielinie. Bardzo proszę Pani. To jest nasz sekretarz. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, przedstawiam Państwu projekt w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mycielinie oraz utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego w Mycielinie. I tak też zgodnie z paragrafem pierwszym uchwały z dniem 1 września 2023 roku oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mycielinie przekształca się w publiczne przedszkole samorządowe w Mycielinie. Następnie z dniem 1 września 2023 to przedszkole publiczne samorządowe w Mycielinie wraz ze szkołą podstawową w Mycielinie będzie tworzyło zespół szkolno-przedszkolny w Mycielinie.
Projekt uchwały zawiera również akt założycielski przedszkola, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, jak również organizację i zasady funkcjonowania przedszkola określone w formie statutu, które stanowią odpowiednio załącznik nr 2 i organizację i zasady funkcjonowania zespołu w formie statutu stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Projekt uchwały zawiera również akt założycielski zespołu stanowiący załącznik nr 3. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego organ prowadzący w szkołę, w której jest zorganizowany oddział przedszkolny, a taki oddział przedszkolny znajduje się w szkole podstawowej w Mycielinie, można przekształcić w przedszkole. Do przekształcenia stosuje się odpowiednio przepisy artykułu 88 ust. 1 i 4.8 ustawy prawo oświatowe. W związku z tym, że oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola, w świetle artykułu 95 ust. 1 ustawy prawo oświatowe, zgodnie z którym struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy 1-8, nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej. Nie staje się zatem integralną jednostką szkoły, co potwierdzają regulacje dotyczące realizowanej podstawy programowej, organizacji pracy, jak również tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy zajęć nauczycieli pracujących dzieci w wieku przedszkolnym. Z przyczyn tych, zgodnie z ustawą, dopuszcza się fakultatywne przekształcenie oddziału przedszkolnego w publiczne, znajdujące się w szkołach podstawowych w przedszkole i o przekształceniu tym decyduje swobodnie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Przedszkole, które zostanie utworzone zgodnie z ustawą, tworzy zespół ze szkołą podstawową, w której dotychczas działał oddział przedszkolny. Do przekształcenia się miały zastosowanie przepisy ustawy prawa oświatowego i obowiązuje taki sam tryb jak przy zakładaniu publicznego przedszkola. Nie obejmuje tryb artykułu 89, ponieważ przekształcenie formy prawnej dotychczasowego oddziału przedszkolnego prowadzi do rozszerzenia zakresu swojej działalności oświatowej, a nie jej ograniczenia. Przekształcenie oddziału przedszkolnego w publiczne przedszkole samorządowe w Mycielinie przyniesie wymierne skutki finansowe dla gminy. Mówię tutaj o wzroście subwencji oświatowej na dzieci 6-letnie w przedszkolu, począwszy od roku 2024. W 2023 gmina Mycielin na dziecko 6-letnie, które uczęszczało do przedszkola, otrzymało subwencję w kwocie 5670 zł 34 grosze na dziecko, a dziecko 6-letnie w oddziale przedszkolnym 4989,90 groszy. Różnica rocznie na dziecku to niecałe 700 zł. A dla 14 dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Mycielinie, to jest to kwota prawie 10 tysięcy rocznie. Organ prowadzący sporządził dla nowego przedszkola akt założycielski, jak również ustalił pierwszy statut, który zgodnie z przepisami prawa oświatowego jest zobligowany do przekazania go wielkopolskiemu kuratorowi oświaty. I tak też niezwłocznie pan wójt to uczyni po podjęciu niniejszej uchwały. Utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Mycielinie tak naprawdę ma charakter wyłącznie organizacyjny, który w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na poziom opieki oraz jakość oferty edukacyjnej placówek wchodzących w skład zespołu. Mówiła tutaj o szkole podstawowej i przedszkolu. Po zmianach dzieci nadal zostanie zapewniana możliwość kontynuowania, wychowania, nauczania i opieki w szkole podstawowej w tym samym obiekcie, a więc nie zmieni się odległość dzieci uczęszczania do szkoły i przedszkola. Utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w żaden sposób nie naruszy odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców szkoły i przedszkola, a także samorządu uczniowskiego. Nie wprowadza się zmian dla uczniów i przedszkola w zakresie procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego. Nie przewiduje się redukcji etatów zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi szkoły. Decyzja o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie przekształcenia i utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego również jest podyktowana tym, iż panu wójtowi udało się pozyskać dofinansowanie w bardzo dużej kwocie, bo ponad 6 milionów na budowę nowego przedszkola w Mycielinie, które po wybudowaniu będzie już utworzony zespół szkolno-przedszkolny i będzie jakby włączone tutaj
te struktury. W związku z tym, że też powierzenie obowiązków dyrektora szkoły podstawowej w Mieczelinie ma pani do końca sierpnia 2023 roku, pan wójt będzie ogłaszał konkurs na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego w Mieczelinie. Dziękuję i bardzo proszę o pytania. Dziękuję pani sekretarz za przedstawienie projektu uchwały. Proszę o pytania. Ja tylko dopowiem do tego, co pani sekretarz powiedziała, że jak to już było wspomniane, że będzie budowane nowe przedszkole i że nie chcemy później tworzyć nowego stanowiska dyrektora przedszkola. Chcemy to połączyć razem ze szkołą podstawową. Stąd nasze tutaj działania podjęte w celu utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego, ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora będzie powiązane właśnie już razem na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego w Mieczelinie i to tylko i wyłącznie w tym zakresie, te zmiany. Dziękuję panu dyrektorowi. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Ja tylko mam takie jedno pytanie jeszcze odnośnie tych oszczędnościach, które teraz przyniosą. Czy samo przekształcenie teraz szkoły, zespół szkolno-przedszkolny spowoduje to, że dzieci, które mają 6 lat, to staną większe dofinansowanie? Nie, to nie chodzi o dofinansowanie, to bardziej chodzi o wzrost subwencji, która wpłynie do budżetu gminy. Tak, tak. To różnica jest między przedszkolem a oddziałem przedszkolnym w roku 2023. 680 zł i 44 grosze. No, mi się wydaje, że nie jest to tak dużo, ale no, przy tym dzieciom. A w następnym roku ile będzie tych dzieci, no, żeby w ogóle jakoś zobrazować sobie? Czy te pięciolatki, tak? No to 14 dzieci, a... Coś koło dziesiątki? Chyba nie więcej. Uchwała nr 59/346 na 2023 Rady Gminy Mieczelin z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mieczelinie w publiczne przedszkole samorządowe w Mieczelinie i utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego w Mieczelinie. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję, uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do czwartego projektu uchwały. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok wraz z autopoprawką. Bardzo proszę panią. Dziękuję. Szanowni Państwo, w budżecie na 2023 rok plan dochodów zwiększa się o 294 149 zł i 4 grosze. Na tą kwotę składają się zwiększenia i zmniejszenia głównie w dochodach majątkowych. I tak, na dochody bieżące o 32 625 zł środki na realizację w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Tytuł zadania wymiana wiedzy i doświadczenia jako metoda rozwoju potencjału gospodarczego i społecznego gminy Mieczelin. Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na nadanie PESEL, niecałe 60 zł. Środki z Funduszu Sprawiedliwości w ramach zadania Poczuj się bezpiecznie w gminie Mieczelin 20 tysięcy. Zwiększamy również dochody w podatku leśnym od osób fizycznych o 10 tysięcy. Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na zadania oświatowe 9 646 zł.
na wychowanie przedszkolne, dotacja celowa w kwocie 1014 zł i 6833 zł. Realizacja programu Poznaj Polska. Otrzymamy dotację od ministra edukacji i nauki w kwocie 19 020 zł. Oprócz tego do tej wycieczki będzie również potrzebny wkład własny. Będzie to wkład rodziców do wycieczki w kwocie 10 124 zł. Również środki z funduszu dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń 300+. W kwocie 918 zł. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, kwota 4816 oraz dotacja od wojewody na stypendia socjalne w kwocie 26 400. To były dochody bieżące. Jeżeli chodzi o dochody majątkowe, zwiększa się dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu na inwestycje Bezpieczna droga i bezpieczny plac zabaw w nowej odsłonie w miejscowości Bogusławice. W części droga będzie to kwota 960 tysięcy na ten rok i jeżeli chodzi o plac zabaw 240 tysięcy. Inwestycja będzie w dwóch latach, więc to jest połowa kwoty. Następna będzie w 2024 roku. Dochody majątkowe zmniejszają się również na inne inwestycje. Dofinansowanie w ramach środków PROW o 18 450 zł. Zmniejsza się również dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu po przeprowadzonym przetargu na inwestycje przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuszyn o kwotę 482 581 zł. Również dofinansowanie z Polskiego Ładu zmniejsza się o 546 275 zł i 34 grosze. Nie jest to zmniejszenie dofinansowania, lecz środki te są przesunięte na rok 2024. Po prostu większe dofinansowanie z Polskiego Ładu otrzymamy w 2024 roku niż w 2023. Musimy najpierw zapewnić nasz wkład własny do projektu, stąd przesunięcie. Zmiany są również w przesunięciach po stronie dochodowej między wpływami z podatku od nieruchomości i leśnym od osób prawnych. Dostosowano do przypisu należności. Środki wcześniej wspomniane, które otrzymamy, mają odzwierciedlenie po stronie wydatkowej. Dodatkowo jeszcze zapewniamy wkład własny do realizacji programu planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 5065 zł. Również zwiększamy plan po stronie wydatkowym o opłatę za zajęcie pasa drogowego na 2200, koszty postępowania sądowego na 10 tysięcy. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, zwiększamy wartość zadania po przetargu modernizacja stacji uzdatniania wody w Kościelcu o kwotę 477 665 zł 17 groszy na prace budowlane oraz na nadzór. Zwiększa się wartość wkładu własnego do inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Suszków-Klotyldów o 131 550 w ramach inwestycji Bezpieczna droga i bezpieczny plac zabaw w nowej odsłonie w miejscowości Bogusławice. Inwestycja w ramach Polskiego Ładu w tym roku jest zaplanowana połowa wartości zadania. Na drogę będzie to kwota 1 000 000 zł. Środki z Polskiego Ładu w tym będą 960 tysięcy, a wkład własny 40 tysięcy i to będzie dotyczyło części budowy drogi.
Natomiast część placu zabaw jest na ten moment zaplanowana do przetargu, kwota 250 tysięcy, z czego 240 będzie dofinansowane z Polskiego Ładu, a 10 tysięcy wkład własny. Oprócz tego zwiększamy również wartość zadania na kwotę 123 724 zł i 66 zł po przetargu na prace budowlane i nadzór dotyczący inwestycji budowy przedszkola w Mycielinie. To jest połowa kwoty. Również inwestycja będzie wieloletnia, będzie realizowana w roku 2023 i 2024. Dodatkowo dostosowujemy również wydatki pomiędzy dofinansowaniem a wkładem własnym w ramach inwestycji budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Służków. Zadanie to jest objęte środkami unijnymi PROW i zwiększamy o 18 241,22 grosze. Zmniejszają się również inwestycje po przetargu. Wcześniej wspomniana droga Kuszyn o kwotę 437 581 zł oraz likwiduje się inwestycja budowa placu rozrywki, zabaw, boiska sportowego w miejscowości Bogusławice, gmina Mycielin o 50 tysięcy. Pozostałe zmiany po stronie wydatkowej to są przeniesienia między paragrafami w naszych jednostkach organizacyjnych o kwotę 151 235 zł. Są to bieżące wydatki konieczne do prawidłowego działania tych jednostek. I jeżeli chodzi o budżet, aby zamknął się prawidłowo wynik finansowy, musimy tutaj powiększyć przychody o kwotę 1 360 324 zł i 39 groszy. Wydatki o tą kwotę planowane są wyżej niż dochody, stąd musimy uzupełnić tą kwotą deficyt budżetu. I po tej zmianie deficyt będzie wynosił kwotę 6 489 563 zł i 29 groszy. Jeżeli chodzi o zmiany, to wszystko. Powiem również autopoprawkę do tej uchwały. Wprowadzamy dodatkowo środki 426 728,79 zł. Dodatkowo wprowadzamy załączniki do tej uchwały, które dotyczą planu dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych. Będzie wynosiła wtedy kwota planu na te zadania 2 396 587 zł i 79 groszy. Automatycznie tutaj numeracja się zmieni do tej uchwały, ponieważ dokładamy te dwa załączniki w związku z planowaniem dochodów i wydatków. Na kwotę tą składa się dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników. Otrzymaliśmy dopiero wczoraj pismo, w związku z tym, że musimy przekazać rolnikom jeszcze w tym miesiącu, wprowadzamy autopoprawką te środki. Oprócz tej kwoty po stronie wydatkowej zwiększamy również o 85 tysięcy kwotę na 3 zadania inwestycyjne. Na 25 tysięcy na projekt drogi, bezpieczna droga i bezpieczny plac zabaw w nowej odsłonie i dotyczący również 30 tysięcy projekt placu zabaw. Jeżeli chodzi o
dodatkowe jeszcze 30 tysięcy. Dotyczy to przebudowy przyłącza energetycznego i dotyczy to inwestycji Mycielin, łączy pokolenie, budowa przedszkola wraz z pomieszczeniem dla seniorów. Także dodatkowo o 85 tysięcy deficyt zwiększamy i również będzie on sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych. Dlatego też po autopoprawce deficyt będzie wynosił 6 574 563 zł i 29 groszy. Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie na ten rok, to wszystko. Dziękuję. Dziękuję za przedstawienie projektu. Drodzy Państwo, czy są jakieś pytania? Dość szczegółowa uchwała, ta projekt uchwały został złożony na komisjach przed sesją, ale bardzo proszę, panie wójcie. No, na komisjach było omówione, ale dodam tak na komisji, że te projekty, które tutaj są uwzględnione jako nowe inwestycje, 25 tysięcy projekt na Bogusławice na drogę i 30 tysięcy, to nie jest na sam oczywiście ten zabobraz, to jest również na wykonanie projektu na boisko oraz obrodzenie tego terenu, żeby nie było to tylko na to zabawczy projekt 30 tysięcy. I w ramach tych 2,5 miliona złotych, co pozyskaliśmy kwotę, bo dodam, że w poprzedniej edycji dla gmin popegeerowskich gmina wnioskowała na dwa projekty. Były wnioskowane dwa projekty na tej miejscowości, w których są grunty popegeerowskie, to jest miejscowość Stropieszyn i miejscowość Bogusławice. Niestety na Stropieszyn nie udało się pozyskać tego dofinansowania. Tam była wnioskowana kwota bodajże 400 tysięcy złotych na termomodernizację strażnicy. Uzyskaliśmy tylko przeszedł wniosek na 2,5 miliona złotych na Bogusławice i w ramach tego projektu będzie wykonana przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Bogusławice. Tutaj od wjazdu do Bogusławic przez całą miejscowość do końca istniejącego asfaltu, który jest w tej chwili położony. I to jest wartość kosztorysowa, coś około 2 milionów złotych na przebudowę tej drogi oraz budowę placu zabaw oraz boiska wraz z ogrodzeniem tego placu. I to całość inwestycji to w granicach 2,5 miliona złotych, żeby nie ogłaszać przetargu w formule zaprojektuj, wybuduj. Zaplanowaliśmy tutaj właśnie dwa projekty, które pozwolą na to, aby w tym przetargu wystartowało więcej firm, które dajmy na to nie posiadają własnych projektantów. Jak to wspomniałem, też 30 tysięcy na Mycielin, na przebudowę przełącza energetycznego, jak już wspomniałem, jest to uwzględnione w projekcie, w kosztorysie i w projekcie w przetargu, który był już rozstrzygnięty, znaczy który był przeprowadzony i wpłynęły oferty. Natomiast no jest to zabezpieczamy 30 tysięcy złotych tylko wyłącznie dlatego, żeby podpisać umowę i uzyskać warunki z koncernu energetycznego Energa na przyłącze do tego budynku. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu za przyjęcie. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania? Ja odnośnie do pana wójta, odnośnie tej inwestycji w Bogusławicach, to droga będzie podzielona na dwa etapy, tak? Budowa. Bo na dwa lata ta inwestycja. Znaczy nie będzie na dwa lata, tylko będzie całość tej inwestycji będzie podzielona na dwa lata, nie? Aha, na dwa lata. W tym roku i w przyszłym roku będzie ta inwestycja do zrealizowania. Tak była ta inwestycja zgłoszona do Polskiego Ładu i tego musimy się trzymać. Powyżej 12 miesięcy była zgłoszona inwestycja. Możemy wnioskować do 12 miesięcy realizacji tej inwestycji, tylko no, to tam też będzie burzyło nasz budżet. Chcielibyśmy tego uniknąć, żeby nie mieć aż tylu wydatków w jednym roku.
drodzy Państwo, przechodzimy do głosowania. Jeżeli nie ma więcej pytań. Uchwała nr 59/347 na 2023 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu i budżecie gminy na 2023 rok wraz z autopoprawką przygotowaną przez panią skarbnik do tej uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego projektu, piątego już. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Mycielin na lata 2023-2034 wraz z autopoprawką. Bardzo proszę panią skarbnik. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o uchwałę wieloletniej prognozy finansowej, tutaj dokonujemy zmian ze względu tych zmian dzisiejszych uchwałą zmieniającą budżet na 2023 rok. Dostosowujemy tutaj plan dochodów i wydatków w roku 2023. Również dodatkowo zmienia się w 2024 roku, zwiększają się dochody. Tak jak wcześniej wspomniałam, też inwestycje będą prowadzone w ciągu 2 lat, jeżeli chodzi o przedszkole i inwestycja w Bogusławicach, więc w 2024 roku zwiększamy dochody również o 1 796 275,34 zł. Dotyczy to dochodów majątkowych i tak samo po stronie wydatkowej w 2024 roku o tą samą kwotę, czyli wydatki inwestycyjne w ramach środków Polskiego Ładu. Zmiana wyniku budżetu dostosowana w 2023 roku. Również zmieniają się wartości dochodów i wydatków na zadania i programy dotyczące środków unijnych ze względu na te zmiany w uchwale budżetowej. Zmieniają się również limity objęte zadaniami artykułu 226. Są to przedsięwzięcia wieloletnie i w załączniku numer 2 dokonuje się zmian głównie w inwestycjach zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej, zmiany inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-odbocznej w miejscowości Słuszków o 131 550. Zmiana tylko w 2023 roku. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kościelcu. Zwiększenie wartości inwestycji o 477 665,17 zł. 17 groszy. Również zmiana tylko w 2023 roku. Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej. Również zmiana w 2023 rok o 18 247,22 zł. Jeżeli chodzi o przedsięwzięcia, programy pozostałe, może też inwestycje najpierw. Inwestycja przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuszyn. Zwiększenie tylko wartości w 2023 roku o 437 581 zł. Mycielin łączy pokolenia. Budowa przedszkola wraz z pomieszczeniem dla seniorów. Zwiększenie w 2023 roku o 123 724,66 zł o tą samą kwotę w 2024. Inwestycja nowa, bezpieczna droga i bezpieczny plac zabaw w nowej odsłonie w miejscowości Bogusławice. Wartość całej inwestycji 2 500 000 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu w kwocie 2 450 000, wkład własny 2% 50 000, inwestycja dwuletnia. Na ten moment jest to zaplanowane po połowie, więc w 2023 roku 1 250 000 i ta sama kwota w 2024.
Tym samym likwiduje się też inwestycje, budowa placu rozrywki, zabaw, boiska sportowego w miejscowości Bogusławice na 50 tysięcy. Dodatkowo do tych zmian, tak jak w autopoprawce były dokonane zmiany o 85 tysięcy na dodane inwestycje dotyczące projektu drogi, projektu placu zabaw, jak również przebudowa przyłącza energetycznego. Te kwestie będą miały również odzwierciedlenie jako autopoprawka do tej uchwały wieloletniej prognozy finansowej. Dodatkowo jeszcze, jeżeli chodzi o wydatki bieżące, musimy zwiększyć tutaj wieloletnią umowę dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły przez rodzica w roku szkolnym 22-23 o kwotę 4400. Umowa była podpisana w 22, jest to kontynuacja w 23 roku, więc w czerwcu ona się zakończy, ale musimy skorygować tutaj to przedsięwzięcie. I dodatkowo, jeżeli chodzi o autopoprawkę do tej uchwały, mieliśmy 21 kwietnia przeprowadzony przetarg na ubezpieczenie mienia gminnego OC NW Ochotniczych Straży Pożarnych i dokonano najkorzystniejszej oferty na kwotę 155 028 zł. Tak jak Pan Wójt wcześniej wspominał, ta kwota rozłoży się na 3 lata, to jest ubezpieczenie 23, 24, 25 rok, tak będą ponoszone koszty rocznie. I to na ten moment mieliśmy zabezpieczone 150 tysięcy, dokładamy 5028 zł. Czyli wychodzi po 1676 zł na każdy rok. I tak w ten sposób będzie również w załączniku numer 2 skorygowane to przedsięwzięcie. Jeżeli chodzi o zmiany w wieloletniej prognozie, to wszystko. Dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik. Czy są pytania? Proszę Państwa, przejdziemy do głosowania. Uchwała nr 59 na 348 na 2023 Rady Gminy Mycieli z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mycieli na lata 2023-2034. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję, uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do ostatniego już projektu uchwały. Wyrażenia zgody na najem nieruchomości gminy. Bardzo proszę Pani Burmistrz. Szanowni Państwo, uchwała dotyczy wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze przetargu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości gminnych. Są to lokale użytkowe o powierzchni 33,02 m2 w miejscowości Dzierzmin w budynku Dzierzmin 77. Drugi lokal użytkowy o powierzchni 43,05 m2 też w tym samym budynku. Są to lokale po byłym ośrodku zdrowia. I w myśl artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Natomiast do czasu określenia wyżej wymienionych zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy.
Mając na uwadze, że Rada Gminy Myciej nie podjęła uchwały regulującej zasady wyżej wymienione, najem przedmiotowych nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Gminy Becielin. Tym samym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. Dziękuję. Dziękuję za przedstawienie projektu. Czy są jakieś pytania? Może powiedzmy, o jakie to budynki chodzi jeszcze? Jakie budynek? Są to lokale po ośrodku zdrowia w Wierzbinie. Dwa lokale chcemy tam wyodrębnić i na te dwa lokale ogłosić przetarg na wynajem. Czy tam są dwa pomieszczenia, tak? No tam pomieszczeń jest więcej, tylko no, tak wyodrębniliśmy dwa lokale, które mogłyby stanowić osobne pomieszczenia, osobne lokale. Tam jest piętro też? Tak. A czy na przykład jeden lokal drugiemu nie będzie tam założony? Nie, 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 nie. Samodzielne wejścia. Samodzielne wejścia, osobne toalety możemy wyodrębnić, także jeden drugiemu nie będzie kolidował. Rozumiem, że ten lokal od początku roku stoi. Jest nieużytkowany. Pani Radna Ścieżbina. Ja tylko chcę dodać, że na piętrze jest biblioteka i tak. A tutaj jest po środku. Tak. Uchwała nr 59/349 na 2023 Rady Gminy Myciejnin z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości gminy. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Dziękuję, uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7 dzisiejszych obrad. W porządku dzisiejszych obrad informacja dotycząca wniosku o zakup części działki nr 33/5 położonej w miejscowości Stropieszyn stanowiącej własność gminy Myciejnin. Bardzo proszę pani Minka. Tak. Szanowni Państwo, pan Krzysztof Kryczyński zamieszkały w miejscowości Stropieszyn zwrócił się z wnioskiem do wójta gminy Myciejnin o umożliwienie wykupu części działki nr 33/5 w Stropieszynie stanowiącej własność gminy Myciejnin. Powierzchnia nieruchomości wynosi 42 ary. Wnioskodawca zainteresowany jest wykupem około 20 arów. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w sąsiedztwie OSP w Stropieszynie oraz działki gminnej numer ewidencyjny 33/1, na której usytuowana jest studnia głębinowa wód podziemnych. I proszę Państwa radnych o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie. Dziękuję. Przedstawienie informacji. Bardzo proszę, drodzy Państwo, może Pan Radny ze Stropieszyna chciałby coś na ten temat powiedzieć. Proszę. Jedyne, co można powiedzieć, to że jeżeli ktoś praktycznie kupując działkę, chyba wiąże jakąś przyszłość z tą miejscowością, z tym miejscem, czyli rozwój miejscowości, no to trudno stwarzać jakieś problemy w tym względzie. Wydaje mi się, że należy pomóc i udostępnić. Tym bardziej, że nie jest to działka, którą wykorzystujemy, tak? Tak, jest to. Jest to część działki, także ewentualnie dla potrzeb gminy mamy jeszcze tą część, która pozostanie. Proszę. Ja mam pytanie, bo tutaj na tym rysunku jest zaznaczony krzyżyk, czyli znaczy, że... To nie jest krzyżyk, to jest tylko kursor, który pozostał po wyżce. Jest zaznaczone.
Mamy rozumieć, że ta działka była podzielona, ta przednia część od strony OSP, tak? Tak, tak, tak. No trzeba się też zastanowić, czy czasami później będzie, gdybyśmy chcieli poszerzyć coś dla OSP, czy tam będzie później dojazd od tej strony, czy tylko później tam z tyłu, nie? Znaczy nie, dojazd do OSP jest od strony drogi powiatowej, także tam bez problemu jest dojazd do... Nie, bo jeżeli teraz tą część tutaj ten pan Krzysztof by chciał sobie kupić, no to później już tutaj, że gdyby ewentualnie coś w przyszłości, coś dla OSP, no to... Znaczy nie, no byśmy podzielili równo z tym początkiem, tak. Z dojazdem nie byłoby problemu. Jestem tego samego zdania co pan radny Janiak, że jeżeli mieszkaniec wiąże jakieś przyszłość, wiąże przyszłość z naszą gminą, to nie ma co utrudniać jeśli jest taka możliwość i wola państwa, żeby sprzedać nam działkę, no to podzielić nam działkę, zrobić wycenę i sprzedać na cele mieszkaniowe. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych może mieć na jakieś stanowisko? To proszę. Jeśli nie ma innych głosów, dziękuję. Informacja została przyjęta. Zaopiniowana. Pozytywnie. Proszę? Pozytywnie. Oczywiście. Nie było innych głosów. Przechodzimy do punktu następnego dzisiejszych obrad. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Mecielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok. Bardzo proszę pani. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Mecielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok. Zakładane cele realizacji programu to przede wszystkim integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży i prowadzenie bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców. Na realizację zadań w 2022 roku przeznaczono kwotę w wysokości 63 tysiące złotych. Ogłoszone zostały dwa konkursy. Pierwszy konkurs został ogłoszony 19 stycznia 2022 roku zarządzeniem nr 3/2022 Wójta Gminy Mecielin na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy poprzez wspieranie treningów, udział w rozgrywkach, zawodach z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego. Na ogłoszony konkurs wpłynęły trzy oferty Klubu Sportowego Dragon Dzierzbin, Klubu Tenisa Stołowego Grom Przyranie i Ludowego Zespołu Sportowego Wicher Mecielin. W celu rozstrzygnięcia konkursu Wójt Gminy Mecielin ogłosił 20 stycznia 2022 roku nabór kandydatów na członków komisji konkursowej spośród przedstawicieli organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Jednak żadna organizacja nie wskazała osób do składu komisji. W związku z tym w jej pracach uczestniczyli jedynie pracownicy Urzędu Gminy powołani zarządzeniem Wójta Gminy Mecielin nr 7/2022 z dnia 1 lutego 2022 roku. Komisja dokonała oceny ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym. Protokół z prac komisji został przedstawiony Wójtowi Gminy Mecielin, który na tej podstawie dokonał ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu. Wyniki zostały podane do publicznej wiadomości zarządzeniem nr 10/2022 Wójta Gminy Mecielin z dnia 11 lutego 2022 roku. Do wykonania zadania zostały wybrane oferty Klubu Sportowego Dragon Dzierzbin na zadanie pod nazwą Organizacja Czasu Wolnego w formie prowadzenia zajęć sportowych z dotacją w wysokości 23 500 zł. Klubu Tenisa Stołowego Grom Przyranie na zadanie pod nazwą Wspieranie szkoleń, treningów, udział w rozgrywkach z zakresu tenisa stołowego, wspieranie organizacji zawodów i innych imprez oraz przedsięwzięć sportowych z dotacją w wysokości 13 tysięcy złotych. Ludowego Zespołu Sportowego Wicher Mecielin na zadanie pod nazwą Aktywizacja ruchowa dzieci, młodzieży i mieszkańców z terenu gminy Mecielin w zakresie piłki nożnej z dotacją w wysokości 23 500 złotych.
Z wyżej wymienionymi klubami zostały podpisane umowy o wsparcie realizacji zadań. Zgodnie z umową kluby były zobowiązane do realizacji zadania do 30 listopada 2022 roku. Po tym terminie w ciągu 30 dni wszystkie podmioty dostarczyły sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego. Drugi konkurs został ogłoszony zarządzeniem nr 31 na 2022 Wójta Gminy Mycieniec z dnia 1 czerwca 2022 roku na realizację zadań publicznych w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację imprez kulturalnych oraz innych przedsięwzięć wspierających społeczność lokalną. Na ogłoszony konkurs wpłynęła jedna oferta Fundacji Nowoczesny Komin. W celu rozstrzygnięcia konkursu Wójt Gminy Mycielin ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej spośród przedstawicieli organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Jednak żadna organizacja nie wskazała osób do składu komisji. W związku z tym w jej pracach uczestniczyli jedynie pracownicy Urzędu Gminy powołani zarządzeniem 35 na 2022 Wójta Gminy Mycielin z dnia 14 czerwca 2022 roku. Komisja dokonała oceny ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym. Protokół z prac komisji został przedstawiony Wójtowi Gminy Mycielin, który na tej podstawie dokonał ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu. Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zostały podane do publicznej wiadomości zarządzeniem nr 37 na 2022 Wójta Gminy Mycielin z dnia 27 czerwca 2022 roku. Do wykonania zadania została wybrana oferta Fundacji Nowoczesny Komin na zadanie pod nazwą FACHMAN, czyli organizacji warsztatów technicznych z wykorzystaniem klocków Lego z dotacją w kwocie 1350 zł. Zgodnie z umową fundacja była zobowiązana do realizacji zadania w czasie do 30 listopada 2022 roku. Po tym terminie w ciągu 30 dni zostało przedłożone sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego. Współpraca niefinansowa z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku odbywała się głównie poprzez udzielanie informacji i objaśnień. Efektem realizacji programu współpracy za 2022 rok była przede wszystkim organizacja przedsięwzięć sprzyjających integracji mieszkańców oraz promocja gminy w barwach klubowych. Do sprawozdania zostały załączone rozliczenia dotacji, środków własnych oraz opis osiągniętych rezultatów dla poszczególnych oferentów. Tak, Klub Sportowy Dragon Dzierzbin realizował zadanie publiczne pod nazwą organizacja czasu wolnego w formie prowadzenia zajęć sportowych z kwotą dotacji 23 500 zł, środki finansowe własne 500 zł. Koszty, jakie były dofinansowane z dotacji, to opłaty regulaminowe WZPN 7875 zł, wynagrodzenie trenera 6600, ubezpieczenie zawodników 2061, badania lekarskie 2120, sprzęt sportowy 4844 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Środki finansowe własne były przeznaczone na wodę dla zawodników 306,30, opłaty bankowe 146,80, koszty obsługi księgowej 300 zł, sprzęt sportowy 290,359 razem 1046,69. Kwota 546,69 zł została sfinansowana z pozostałych środków własnych Klubu Sportowego Dragon Dzierzbin niewliczonych w realizację zadania. Rezultaty działalności klubu w 2020 roku. Drużyna brała udział w rozgrywkach ligowych, rozegrała 24 mecze i zajęła 12 miejsce. 0 zwycięstw, 3 remisy i 21 przegranych. Drużyna juniorów rozegrała 14 meczów i zajęła 6 miejsce, 4 zwycięstwa, 0 remisów i 10 przegranych. Drużyna trampkarzy rozegrała 24 mecze i zajęła 4 miejsce, zwycięstwa 12, 1 remis, 11 przegranych. Drużyna orlików rozegrała 24 mecze i zajęła 4 miejsce. Poza uczestnictwem w rozgrywkach ligowych drużyna trampkarzy brała udział w następujących turniejach. To mam jakieś nieaktualne. Klub Dragon Dzierzbin założył w ofercie następujące rezultaty realizacji zadania. Ilość osób, które wezmą udział w treningach 60 osób, liczba rozegranych meczów ligowych 46 meczów, występ wychowanków z drużyny młodzieżowej w meczu ligowym seniorów 2 osoby,
Klub Dragon Cieszyn osiągnął następujący rezultat. 65 osób, które wzięły udział w treningach, 74 rozegrane mecze i występ wychowanków w drużyny młodzieżowej w meczu ligowym seniorów, 2 osoby. Ludowy Zespół Sportowy Wichry Mycieny realizował zadanie publiczne pod nazwą Aktywizacja Ruchowa Dzieci, Młodzieży i Mieszkańców z terenu gminy Mycieni w zakresie piłki nożnej. Kwota dotacji 23 500 zł, środki finansowe własne 300 zł. Z dotacji zostały sfinansowane ubezpieczenie zawodników i trenera 1481 zł, badania lekarskie 1200 zł, wynagrodzenie trenera 10 000, zakup materiałów sportowych 1819, opłaty PZPN 5980, dojazdy na mecze 3020 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Środki finansowe własne zostały przeznaczone na prowizje bankowe 281,47, koszty dojazdu 714 i zakup materiałów sportowych 930,95 zł, razem 1926,42. Kwota 1626,42 zł została sfinansowana z pozostałych środków własnych LZS Wicher Mycielin, nie wyliczonych w realizacji zadania. Rezultaty działalności LZS Wicher Mycielin w 2022 roku. Drużyna rozegrała 22 mecze z rezultatem 12 zwycięstw, 4 remisy, 6 przegranych. W rundzie jesiennej 2022 roku klub zajmował trzecie miejsce w klasie krajowego WZPL. Drużyna orlików LZS Wicher Mycielin rozegrała 14 meczów z rezultatem 4 zwycięstwa, 3 remisy, 7 przegranych. Drużyna orlików zajęła po zakończeniu rundy 5 miejsce. W czerwcu 2022 roku została utworzona drużyna Żaków od 5 do 9 lat i przystąpiła do uczestnictwa w rozgrywkach WZPN w Poznaniu. Rozgrywki te toczą się systemem turniejowym w podanych kategoriach bez ewidencjonowania i publikowania wyników oraz tabel, aby stawiać na szkolenie, a nie na osiągane rezultaty. W sezonie jesiennym drużyna wzięła udział w 3 takich turniejach. Dodatkowo drużyna wzięła udział w turnieju piłkarskim Kalinic Rogatka organizowanym przez Radę Osiedla Kalinic w Kaliszu, w którym zajęła 4 miejsce. Klub LZS Wicher Mycielin założył w ofercie następujące rezultaty. Ilość osób, które wezmą udział w treningach 40, udział we wszystkich meczach ligowych, prowadzenie co najmniej 52 treningów piłki nożnej z każdą drużyną w okresie od marca do listopada 2022 roku. Klub LZS Wicher Mycielin osiągnął następujące rezultaty. W treningach brało udział 75 osób, liczba wszystkich rozegranych meczów ligowych 36 i 3 turnieje Żaków, przeprowadzenie 65 treningów piłki nożnej z drużyną seniorów i 64 treningów z drużyną dziecięcą w okresie od marca do listopada 2022 roku. Klub tenisa stołowego Grom Przyrem realizował zadanie publiczne pod nazwą Wspieranie szkoleń treningów, udział w rozgrywkach z zakresu tenisa stołowego, wspieranie organizacji zawodów i innych imprez oraz przedsięwzięć sportowych. Z kwotą dotacji 13 000 zł, środki finansowe własne 300 zł, wkład własny niefinansowy osobowy 1640 zł. Z dotacji zostały sfinansowane materiały sportowe 9450-40, wyposażenie poległe 563 zł, opłaty licencyjne 920, koszty dojazdów 2066-60 i dotacja została wykorzystana w całości. Wkład własny osobowy niefinansowy wyniósł 1640 zł. Na zakup materiałów sportowych klub przeznaczył 300 zł środków własnych. Klub Grom Przyranie wydatkował w całości środki finansowe własne. Rezultaty działalności klubu tenisa stołowego Grom Przyranie w 2022 roku. Aktualnie w rozgrywkach 4 ligi sezonu 2022-2023 klub zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji ogólnej 4 ligi OZTS Południowa Wielkopolska. Rozegrano 14 meczy, 12 zwycięstw, 1 remis, 1 przegrana. Aktualna pozycja lidera promuje do awansu do 3 ligi. Pozostałe rezultaty. Zdobycie 3 miejsca w klasyfikacji generalnej Grand Prix Turku w tenisie stołowym, zajęte miejsca w poszczególnych turniejach eliminacyjnych. Miejsce pierwsze w 4 turniejach, miejsce drugie w 6 turniejach, miejsce szóste w 4 turniejach.
zdobycie trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej Grand Prix Powiatu Polskiego w tenisie stołowym, zajęte miejsca w poszczególnych turniejach eliminacyjnych, miejsce pierwsze w pierwszym turnieju, w jednym turnieju, miejsce drugie w jednym turnieju, miejsce trzecie w jednym turnieju. Zdobycie drugiego miejsca w turnieju nocnym Obuchar Wójtek Ministruńska Wola, zdobycie drugiego miejsca w turnieju tenisa stołowego Obuchar Wójtek Gminy Wojsławice, udział klubu w charytatywnym turnieju nocnym w miejscowości Lisiec Wielki, pierwsze miejsce w otwartym turnieju tenisa stołowego Obuchar Prezesa PTS Kalisz Stawiszyn, pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Grand Prix Ziemi Polskiej 2022 w tenisie stołowym Stawiszyn, udział dwukrotny w turnieju ogólnopolskim Grand Prix Polski Weteranów Gliwice, udział w turnieju ogólnopolskim Grand Prix Polski Weteranów Zielona Góra, Węgierska Górka, Wilcza, Międzyzdroje i Maków. Udział w turnieju ogólnopolskim Mistrzostw Polski Amatorów z uzyskaniem wysokiego 16 miejsca. Pierwsze miejsce pierwszego turnieju Opuchar Wójta Gminy Wycielin 2022. Klub tenisa stołowego Grom Szyranie założył w ofercie następujące rezultaty realizacji zadania. Ilość osób, które wezmą udział w treningach 20 osób, udział zawodników w rozgrywkach ligowych 6 osób, udział w zawodnikach w turniejach tenisa stołowego od 6 do 10 osób. Grom Szyranie osiągnął następujące rezultaty. 20 osób brało udział w treningach, udział zawodników w rozgrywkach ligowych to 6 osób, a w turniejach tenisa stołowego również brało udział 6 osób. Fundacja Nowoczesny Tonin realizowała zadanie publiczne pod nazwą Pacman, czyli organizacja warsztatów technicznych z wykorzystaniem klocków Lego z kwotą dotacji 1350 zł, środki finansowe własne 150 zł. Dotacja została przeznaczona na wynajem edukacyjnych zestawów klocków Lego od firmy zewnętrznej z kwotą 1350 zł i została wykorzystana w całości. Środki własne również zostały przeznaczone na wynajem edukacyjnych zestawów klocków Lego od firmy zewnętrznej w kwocie 150 zł i zostały wykorzystane w całości. Warsztaty techniczne z wykorzystaniem klocków Lego były przeprowadzone w Bibliotece Publicznej w Mycielinie dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat w trzech grupach. Każda grupa liczyła 10 osób. Każdy miał przygotowane indywidualne stanowisko pracy, aby w ciągu 60 minut zbudować ciekawe modele w oparciu o metodę projekt. Rezultaty przeprowadzenia warsztatów technicznych z wykorzystaniem klocków Lego to przede wszystkim rozwój umiejętności pracy w grupie, integracja dzieci z terenu gminy, zwiększenie aktywności społecznej wśród dzieci biorących udział w zajęciach, wzrost wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji matematycznych, informatycznych oraz rozwój praktycznych umiejętności technicznych wśród dzieci. Dziękuję. Dziękujemy za przedstawienie tak szczegółowego sprawozdania, z którego dowiedzieliśmy się naprawdę wielu fajnych rzeczy. Ja osobiście jestem przekonany, że dotacje, które przekazujemy tym klubom szczególnie, prawda, są bardzo celowe i potrzebne, tak? Przede wszystkim to wyrazy uznania dla osób, które prowadzą te kluby, że udało im się aktywizować aż tyle młodzieży, dzieci do grania w piłkę, w tenisa. To jest naprawdę w dzisiejszych czasach duży, no, trudno po prostu przekonać tych młodych ludzi do tego sportu. Dziękuję za to wszystkim. Dziękuję za sprawozdanie. Proszę. Ja chciałem troszeczkę uaktualnić, że tak powiem, tą naszą grę w tenisa stołowego. Aczkolwiek no, rozegraliśmy ostatni mecz teraz w niedzielę i żeśmy awansowali o ligę wyżej, czyli do trzeciej ligi. Dziękujemy panu wójtowi tutaj w całej radzie, że po prostu też możemy korzystać z tej dotacji i korzystać z hali, na której mamy też te treningi co tydzień w Dzierzbinie panu dyrektorowi. No cóż, poszerzyliśmy trochę nasze, że tak powiem, okręgi. Przeszliśmy teraz z okręgowego Związku Tenisa Stołowego na Wielkopolski Okręg Tenisa Stołowego. Także no, liga wyżej, no i troszeczkę, że tak powiem, chciałbym też wnioskować, żeby te środki, te 63 tysiące, no to one już są od paru lat, żebyśmy też później mogli też, że tak powiem, chcemy też, ale no to w związku z tym, że awansowaliśmy, na pewno będziemy chcieli zatrudnić trenera teraz, żeby nas troszeczkę, że tak powiem, miał jakoś tak pod swoją tą, aczkolwiek no, teraz gramy, trenując sami.
Te wszystkie wyjazdy, treningi gdzieś tam po Polsce, nabieramy doświadczenia, ale no, chcielibyśmy się w tej trzeciej lidze utrzymać, chociaż jeden sezon pograć, zobaczyć, żeby też teraz nie spaść. Także no, te środki myślę, że w następnym roku będą większe i uda nam się, że tak powiem, we wniosku, co będziemy wnioskować, żeby nam tam jest nie obciąć, no, panie wójcie, także. Ale dziękujemy za to, co mamy, cieszymy się, bo w większości przeznaczamy to też na sprzęt co gramy i dojazdy. Chciałbym też powiedzieć tutaj, bo jak Państwo widzieliście, że gram w Polski, generalnie ja jeżdżę i taki jeszcze jeden mój kolega. Z dotacji mamy wykupioną tylko z klubu licencję weterana, żebyście też nie myśleli, że weteran to jest weteran wojny. Weteran jest to związane z tym, że po prostu po roku 40 już jest ta kategoria weteran, tak to się nazywa. Ale wszystkie, załóżmy, dojazdy te dalsze w Polskę i załóżmy, jak to jest turniej dwudniowy noclegi, no to już, że tak powiem, sponsoruje sobie sam. Także bo no, po prostu z tych środków no, nie da, nie po prostu no, by brakło, tak? Jest tylko wykupiona licencja i ewentualnie, jak starczy, zapłacone wpisowe, tam też nie jest duże, bo 70 zł. A reszta no, pokrywamy w własnym zakresie, także. Ale dziękujemy za tą dotację, no bo jakby nie było, każdy sport, każdy sprzęt się zużywa, a to wszystko, że tak powiem, jedna okładzina kosztowała 300, teraz kosztuje 500. W sezonie jeden zawodnik musi zmienić 4 gumy, to już jest, nie? No. Gumy do rakiety. Ale dziękujemy bardzo, cieszymy się z tego, że po prostu nikt w nas, że tak powiem, nie wierzył. Ja nie mówię, że tutaj na gminie, bo to ten sport jest trochę taki może nie jak gminka nożna, ale w tym związku, co my tam gramy, że pytają się, gdzie to przyranie, co to za gmina i wygrywaliśmy z takimi jak Ostrów, gdzie tam ma drugą ligę, Wysocko, Krotoszyn, naprawdę Gizałki, teraz taki był zacięty mecz, wygraliśmy 10-7, który decydował o awansie z pierwszego miejsca, już jesteśmy spokojni. Oni spadli przez nas, spadli na trzecie miejsce, zostają w czwartej lidze, w dalszym przodzie. No takie tam były perypetie, ale no, cieszymy się, bo to jest taki, że tak powiem, sukces no, w historii, bo tutaj nie było tej Sastowego na gminie, przynajmniej ja nie pamiętam, a zawsze chciałem grać w klubie, założyłem, gram i pniemy się do klubu. Dziękuję. Gratulujemy. Dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś może pytania? Bardzo proszę. Jeszcze raz dziękuję za przedstawienie sprawozdania. Przechodzimy do następnego punktu dzisiejszych obrad. Punkt 9. Interpelacje, zapytania radnych. Proszę o składanie na piśmie interpelacji przewodniczącego. Punkt 10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji nie było takowych. Przechodzimy do następnego punktu. Wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę. Pani Śmietarz. Ja tylko chciałam dodać, jeżeli będzie ten przetarg rozstrzygnięty, zależy jakie oferty płyną, najlepiej by było, żeby jakaś oferta też medyczna, a jeżeli nie, no to chociaż takie jakie będą, żeby ten budynek nie stał pusty, tylko był z korzyścią dla gminy i mieszkańców. Dziękuję. Z takim zamiarem chcemy to zrobić, żeby to było z korzyścią dla mieszkańców i dla naszego budżetu gminy, no bo w tej chwili znajduje się tam sama biblioteka, no i ogrzewanie całego budynku to jest dla nas nieekonomiczne, dlatego też podzieliliśmy ten lokal na dwa dodatkowe, żeby było większa możliwość i więcej osób czy firm się zgłosiło do tego przetargu. Nie rozumiem, ten budynek był zgłaszany przedtem do programu Piękna Polska Wieś, to się mówię? Znaczy, no będziemy... Będziemy próbowali dalej, tak? Znaczy nie, wniosek zaakceptowany, będziemy przebudowywać, odwracać plac przed tym budynkiem, odnowimy
znaczy no, na chwilę, na moment składania wniosku, takie mieliśmy plany, natomiast no, to już troszeczkę czasu upłynęło i nie wiem, czy się zmieścimy w kosztach, które wnioskowaliśmy, no bo sami Państwo wiecie, że chociaż materiały budowlane stoją w miejscu, natomiast to jest płynne troszeczkę i nie wiemy, czy te środki, o które wnioskowaliśmy, czy nam starczy na wykonanie całego zakresu robót ujętego wniosku. Podobnie jest z placem zabaw, modernizacją placem zabaw w Dzierzbinie, przy szkole podstawowej, w Gadowie przy szkole podstawowej. Wiem, że przeszedł modernizacja placu zabaw na Zamętach i w Kościelcu przy szkole podstawowej. To będziemy chcieli zrealizować w tym roku. Jak również w Dzierzbinie, w Bogusławicach. Takie pytanie, panie wójcie, bo jak pan czytał pan o tych, tak cały czas to siedzi gdzieś, może akurat nie jestem zorientowany, odnośnie tych przetargów, no bo do 8 milionów załóżmy 150 tysięcy to nie jest dużo, a dla nas na przykład, żebyśmy, bo zawsze wychodzi więcej, prawda, czy na przykład przystępujący do przetargu ma wgląd, załóżmy ile jakiś kosztorys to jest znaczy, w zamiarze, czy no bo zawsze jest ponad, ale dla nas jest dużo. Ogłaszamy przetarg każdorazowo, podając przedmiar, musimy podać w dniu składania ofert, musimy podać kwotę, jaką mamy przeznaczoną na realizację zadania. Jeżeli w przypadku Polskiego Ładu, no to mamy określoną pulę. No, dostaliśmy dofinansowanie 6 milionów 800 do z Polskiego Ładu, do tego wkład własny dodaje nam 8 milionów i taką kwotę mieliśmy przeznaczoną. W przypadku drogi w Kuszynie mieliśmy 4450 plus 50 tysięcy, to mieliśmy 4,5 miliona. Nie zawsze to się ma jedno z drugim, to, że ktoś widzi, że mamy 4,5 miliona, to daje ofertę droższą, no bo w przypadku drogi w Kuszynie oferta wpłynęła na 4 miliony 100 z hakiem. To nam zostało, dlatego no, w uchwale budżetowej dzisiejszej też ściągaliśmy dochód w postaci dofinansowania z Polskiego Ładu, no bo automatycznie no, pomniejszył się ten wkład własny. No, w przypadku tego przedszkola wyszło 150 tysięcy więcej po drugim przetargu. No, na stacji uzyskania wody w Kościelcu kosztorys inwestorski mieliśmy na 2 miliony, znaczy kwotę przeznaczoną na realizację zadania mieliśmy 2 miliony 400, natomiast nigdy się nie, znaczy w tych dwóch przetargach nie zbliżyliśmy się nawet troszeczkę do tej kwoty, bo za każdym razem było powyżej zawsze 2 miliony 900. No, tak działa rynek, no i nic za bardzo wpływu na to nie mamy. Po prostu firma wie. Znaczy nie, no bo musimy przed termin złożenia ofert upływa o godzinie 10, to przed tą godziną musimy dać informację również publicznie, ile mamy środków przeznaczonych na realizację zadania. No właśnie. Przy tych wnioskach, gdzie mamy dofinansowanie, to musimy podać całą tą kwotę. W innych przypadkach, no czasami no, zdarzało się w ubiegłym roku czy dwa lata wcześniej, że no, ogłaszaliśmy przetarg na drogę, no mogliśmy mieć tylko nazwę zadania, chociaż nam to Regionalna Izba Obrachunkowa zarzuciła, że ogłaszając przetarg mieliśmy kwotę przeznaczoną, już teraz nie pamiętam, 100 czy 150 tysięcy, czy nawet nie, a oferta wpłynęła na 200 czy 300 tysięcy, no i później Państwo radni dokładaliście na sesji tą brakującą kwotę. Także to nie jest powiedziane, tylko no, jak tutaj wspomniała pani skarbnik, że w przypadku dofinansowania, które mamy, to musimy wprowadzić całą kwotę do budżetu. A wykonawcy widząc to, że już widzą ten znaczek Polski Ład, to też no. Wiedzą, że kasa jest, nie? To też o to chodzi, bo tak to no, mówię, no skąd, że tak powiem, można to tak wyliczyć w milionach, nie? I później się pomylić tylko dla siebie o 150 tysięcy, a dla nas to jest dużo. Tak.
Nie na każdym nie jest. Nie ma, nie? No w górę, nie? Znaczy jest tak samo, czy mamy na tym. Masz akurat na stację uzyskać. Ale to nie było nigdy 150 tysięcy, tylko tam było 30, 50 tysięcy. Ale jeżeli poruszamy te tematy, to dlaczego takie różnice są w ofertach? Jeden jest jedna firma bogatsza, lepiej płaci. 3 miliony 900, a druga za 4 miliony 900, ten sam zakres. No wiecie Państwo, tutaj ten przykład przedszkola w Mycielinie. Pierwszy przetarg wpłynęła jedna oferta na kwotę prawie 8 milionów 800. W drugim przetargu wpłynęły dwie oferty. W tym ta sama firma, która brała udział w pierwszym przetargu, też dała taką samą kwotę, tylko że ta druga była niższa o 700 tysięcy. Ten sam zakres prac. No na to już nie mamy wpływu. Każdy sobie przelicza, jak uważa i... Będziesz swojego być. Tak. W przypadku stacji uzdatniania wody w Kościelcu nasze środki, jakie przewidzieliśmy na realizację tego zadania, to kwota 2 miliony 400, a oferta najtańsza, jak już wspomniałem w tym drugim przetargu, to było tak, 2 miliony 832 403, kolejna oferta była 2 miliony 879 430, trzecia oferta 3 miliony 760 i czwarta oferta 3 miliony 932. No ale jak sami Państwo widzicie, no, zarówno na stację uzdatniania wody w Kościelcu, jak i w Korzeniewie, który wcześniej ogłaszaliśmy, no podobne zakresy w Kościelcu nawet większy, bo tutaj mamy większy zakres prac. W przypadku Korzeniewa 3 miliony też było i tutaj też 3 miliony. I zarówno w tym przetargu, jak i w poprzednim, na Korzeniew, nawet czy w pierwszym, czy w drugim przypadku nie zbliżyliśmy się nawet do kwoty, którą mieliśmy przeznaczoną na to zadanie. W przypadku dróg akurat nam tutaj się fajnie zrobiło, że kwota taka, a nie inna przypadła. Bardzo proszę. Jak już jesteśmy przy tych drogach, to może coś wiadomo, droga powiatowa? Na chwilę obecną jest, mówię, w trakcie oceny w Urzędzie Marszałkowskim. I coś wiadomo w końcu, z której strony i co i w ogóle, to tak ostatnia ta to No zostało ten tak, środek jak zostawiony. Na chwilę obecną zostaje, natomiast rozmawiam cały czas z panem starostą, żeby ten przyranie, żeby zrobić ten odcinek drogi. Panie Wójcie, to jest tak, chore dla mnie. Nie wiem, czy my mamy też ewentualnie jeszcze tego pana starosty, nie wiem. Możemy. Bo to tak troszeczkę, możemy powiatowa, odcinek, kawałek, kilometr zostaje. Szanowni Państwo, możemy się umówić któregoś dnia i pojedziemy do pana starosty i będziemy rozmawiać. Tak by było Tak jak powiedziałem na poprzedniej sesji czy na komisji, gdybym wiedział, że taka sytuacja wystąpi, to bym wnioskował na cały odcinek drogi, która przebiega przez naszą gminę i byłby temat załatwiony. Natomiast ustalenia były zupełnie inne. Panie Wójcie, bo też chodzi o to, że tak. I też jestem troszeczkę rozczarowany. Myśmy też informacja, żeby tych mieszkańców też pocieszyć, że będzie jednak, że coś się będzie działo też. Pan wójt też mówił. Starosta mówił, obiecał, tak? Transza, okej. Okay. Dlatego no jest. A teraz, i co teraz my też mamy? Ale to jest dla mnie, to jest zostawiony sam środek. Sam ten temat, że tak powiem, bo zostało 3 miliony, że zrobimy tą drogę od Zbierska aż do Mycielina. No takie były ustalenia. No to też wiemy i to poszło. Mieszkańcy też wiedzą. Bo ja też, że tak powiem, cieszyłem się z tego, więc podawałem dalej, ale No właśnie, przekazaliśmy informację mieszkańcom dalej, teraz się wszyscy pytają. Ten odcinek drogi, który jest od Mycielina do Przyrania,
nie włączając przyranie, no to ten jest, ten odcinek drogi jest złożony przez gminę, przez naszą gminę i jest na etapie oceniania i na chwilę obecną nie ma tam żadnych... No tak, ale to trzeba teraz ze starostą. Tak, dlatego no mówię... Wniosek już szedł do końca. Panie Grzegorzu, możemy się umówić, no, czy oczywiście, na dzień jutrzejszy, jeżeli no, wyjdziemy i przedzwonię, czy będzie pan starosta, czy na po majowym, możemy się umówić i dojechać. Tak by było najlepiej. Tak by było najlepiej. To tak zrobimy i mówimy. Tylko byliśmy pana starosty, to on powiedział konkretnie, że na 100% zrobi. Pan marszałek to potwierdził, powiedział, że pomoże w tej realizacji, a teraz... Ale wiesz, tu jest najdziwniejsze to, że był odcinek od Przyrania, od Mycielina do końca Przyrania, od Bierska do końca Przyrania z drugiej strony. Dobra, od tej, dobra, teraz tutaj nie ma. A w tej chwili jest Przyranie wyłączone. Wyłączone. Sama miejscowość wyłączona. Wiem. No bo na ostatnie. No widocznie mamy najlepszy odcinek drogi. No nie, no ale chodniki, no pan wójcie, sam pan wyjeździ. No nie, no pobocza to jest tragedia, no o czym tu mówimy. Zakręt tutaj też, żeby to pouzupełniać, bo... Taka by była propozycja, żeby po prostu dostać. Nawet nie ma 10 minut, jak idziemy tymi poboczami, nawet na tych poboczach się nie ma 10 minut. Jadą dwa tiry, to wyjeżdżają do rogu, bo taka jest prawda, przez stary korzeniem. Od ABC tutaj w tą stronę, to jest tak wszystko zagrane dziury, że... To jest najprostszy odcinek przez korzenie. Ale no, ten wniosek akurat jest złożony, także no, zaraz spokoju i poczekać i będzie zrobiona. No ale ten spokój to się ociąga już w latach. No, słuchaj, poszerzenie drogi to już było... No, tylko już nie pamiętam ile lat do tyłu. Był temat poszerzenia, to by wstęp, na początku był tylko o, tu chodziło o dzieci chodzące do szkoły do, pomiędzy Przyraniem a Korzeniem. To były lata. Ale sam pan starosta, że tak powiem, wyszedł z tym, panie wójcie, tak? Propozycją. Dlatego mówię, no, jestem też rozczarowany tym, że były zupełnie inne ustalenia. Jakbym wiedział, że takie coś wyjdzie, to byśmy składali jako gmina wniosek na cały odcinek drogi na terenie naszej gminy. Bo tam raptem zostało się ile? Kilometr? No oczywiście. Ale jak to teraz wytłumaczyć, powiedz, naszej społeczności przyrańskiej, ty, no co się dzieje? Początek Przyrania, koniec Przyrania, środek zostawiony. Panie Wielu, to umówimy się, pojedziemy, i będziemy to wyjaśnić sobie do przodu. Tak by się przydało. A to, że mogę coś dopowiedzieć, podobna sytuacja, bo jak była robiona droga przez od Gadowa do Biernatek w Błogosławicach, rok wcześniej był zalany asfalt. No, w projekcie nie był ujęty, teraz ten asfalt, co był położony, tam dywanik, sprys, co, odcinek 500 metrów bodajże, no 300 metrów było, no teraz się rozlatuje ten asfalt. Tamten asfalt jest dobry, a teraz ten odcinek będzie się nadawał na przyszły rok do remontu, bo obłocza się obrywają. Ale to wtedy było po roku, tak? Po roku, tak? Nie, może dwa lata to było. No dalej, ale to ty jeździsz przez Przyrań, nie widzisz też, ale no... To nikt sobie nie chce nowego asfaltu tak, żeby był, no. Był zrobiony, tylko wiesz, spryc był zrobiony, czy tylko było częściowo naprawione. No, te wszystkie i tak... No bo to teraz jest, ta droga tutaj jest tak z góry, tak, ona była tak. To była tragiczna, tak. Podobna sytuacja jest tej samej drogi, co była droga Bobrowa, niewykończona droga od cmentarza do granic z powiatem Wilczyckim. Zgadza się. Tu jak nie będą utwardzane dobrze pobocza, to wszystko się będzie kruszyć. Bo tu umówimy się i pojedziemy do tak, starosty, tak będzie najlepiej. Będziemy rozmawiać. A panie wójcie, będą jeździć jeszcze łatać drogi w naszym Tak. Mówię, no miałem powiedzieć, że przystąpiliśmy trochę do nawożenia żwirem już tutaj tą drogę, co pani Wioleta chce powiedzieć, to już mówię, że będziemy też równać i nawozić. Po majowym jesteśmy umówieni tutaj z firmą, która no, przyjedzie dużą równiarką i przejedzie te nasze drogi tuczniowe i żwirowe i przerówna i nawieziemy tam, gdzie będzie taka konieczność, również żwirem. Na chwilę obecną zrobiliśmy, nawieźliśmy trochę dróg w Gadowie, w Dzierzbinie, w Nakazaniu Starej, drogę do oczyszczalni ścieków, bo tam ta droga również wymagała nawiezienia.
na Danowcu, w Aleksandrowie, tutaj tą, co przejęliśmy i kupiliśmy na Zamętach i na chwilę obecną były ubytki uzupełnione na Kościelcu, na Aleksandrowie i na Kolonii. Zostały się tam chyba jedna czy dwie dziury na Kuszynie, ale to na chwilę obecną nie będziemy chyba nic na chwilę obecną robić, no bo umowa... Czekam na Kurzynie. Umowa jest podpisana i będą wchodzić. Kiedy będą wchodzić, to nie jest pewnie. Jak czytałem, no to termin realizacji mają do wykonania do 17 listopada, także no, będą się musieli zbierać troszeczkę. No tak, bo dziury takie. No tam gdzie dziury w asfaltach, no, ale panie wójcie, tą drogę od stawu tam do Janczaka. No to jak tam jest ten tuczeń położony, tam jest dziura na dziurze, ta co była nowa droga robiona. I teraz no tam żwirem się, no co żwirem, to przecież to wszystko i tak, te dziury się za chwilę pojawią. Ja nie wiem co z tą drogą jest, no przecież to była ta droga, to była, będziemy jakoś, to jest normalnie dziura na dziurze. Nie tylko ta, to też tak, te drogi... Takiej zimy w tym roku nie było, a tak się też robi, nie? No bo chyba ta zima, tak, te zimy tak mają teraz to do siebie, że jak spada, non-stop pada, przymrozi, puści, to się robi błoto, tak samo czy nasze drogi gruntowe, czy pozostałe, czy asfalt, no bo mróz ma to do siebie, że jak woda gdzieś wniknie, no to później rozsadza i więcej sprzęt, się. Ciężki sprzęt teraz. To też, ale to, ta zima, te zimy też teraz mają to do siebie, że mówię, no jest dwa dni mrozu, deszcz podniesie, to znowu rozsadzi i stąd się te wyrwy pojawiają. No będziemy teraz systematycznie poruszać się po całej naszej gminie i będziemy te drogi nawozić i równać. I tam konfigurki też tam były. Tak, tak jest, no byliśmy tam konfigurki, jest tutaj na wjeździe, na samym wjeździe do posesji tam jest dziura, no to będziemy to wszystko uzupełniać, nie? Uczestniczyłem również w poniedziałek w spotkaniu starostwie w ramach aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Mamy, że tak powiem, na teren powiatu kaliskiego są przeznaczone określona pula środków finansowych na realizację pewnych projektów. Z terenu powiatu zgłoszono 81 projektów na łączną kwotę 124 milionów złotych, natomiast do wykorzystania powiat ma 44 miliony. W ramach ZIT-u, czyli aglomeracji kalisko-ostrowskiej, przyjęto zasadę, że będą te środki, pula środków będzie przypadać na daną gminę, biorąc pod uwagę ilość mieszkańców, jaką zamieszkuje daną gminę. Naszą gminę zamieszkuje według GUS-u na koniec roku 4838 zł. 38 osób. Kwota alokacji środków na teren naszej gminy to kwota 2 143 tysiące złotych. Natomiast my jako gmina złożyliśmy wniosków na 10 milionów. Ostatecznie nie wiem jeszcze jak to przejdzie, podaliśmy budowę ścieżki rowerowej tutaj od Strug do Gadowa włącznie. To jest 26 km. Jak to się do tego aglomeracja kalisko-ostrowskiej ustosunkuje, to nie wiem, bo to jest 26 km, licząc sobie tak skromnie 1 000 000 zł za kilometr ścieżki, no to trochę się... No bo budując ścieżkę rowerową, ścieżka musi być co najmniej 2 metry szerokości i musi być jeszcze oddzielona od drogi istniejącej, także no... W zależności jak się to będzie kształtować, także no, taki wniosek nasz został przedstawiony, bo to się również wiązało z tym, że w ramach tych środków to ma być inwestycje zintegrowane, czyli które uwzględniają co najmniej dwie gminy. Zaczynamy od Kukułki, dlatego no, mówię, my będziemy tutaj realizować drogę przez Kuszyn
I tak chcemy, żeby to połączyć do Kuszyna i tak licząc to, że to jest będzie połączenie się Kościerca z Kuszynem i z gminą Cechów. Tylko no zobaczymy, co nam z tego wyjdzie i kiedy to wyjdzie, bo to jest nowa perspektywa na lata 2021, to już mieliśmy, do 2027. I no zobaczymy. Może wiedzieć nie będziemy. No nie, teraz no mówię, czekamy na 40 milionów na powiew, tak? Każda gmina. Panie Wójcie, wszystko? Na tą chwilę? Jeszcze chciałbym tylko Państwa poinformować, że 7 maja o godzinie 12 odbędzie się, rozpoczną się obchody gminnego Dnia Strażaka w miejscowości Dzierzbin. Zbiórka jednostek przed kościołem w Dzierzbinie i odbędzie się msza święta w intencji strażaków i następnie jednostki, delegacje przyjadą do strażnicy OSP w Danowcu, gdzie odbędą się dalsze uroczystości. No i zapraszam naszych mieszkańców na te obchody i również Państwa. Do dyskusji zgłaszał się Pan Pomniaczyk. Czy już wszystko powiedziane? No prawie tak, tylko chciałem podziękować za tą drogę Aleksandru, wysypanie tej utwarzy. No, na... Można sobie to spokojnie jechać teraz. No są z tym materiałem, co wzięliśmy, są teraz no, pewne problemy. Teraz musimy dzwonić i zamawiać sobie, bo jak, jak w miesiącu styczniu i lutym było tego opór, tak teraz no, również i mieszkańcy naszej gminy czy gminy Stawiszyn, no, schodzi to na pniu. Mówimy o tych 1000 przypomnienia i może proszę zdania, jak będzie panu starosty, przypomnieć mu też o tym Kościelcu. I tak. Dziękuję za uzupełnienie tej jednego i o tej dolnej Stawiszyńskiej też tam. Żeby nie, no mówię, bo będziemy mieli tą dużą drobniankę, no to przejedzie tą drogę Stawiszyńską, bo mówię, no, najgorszy tu jest odcinek też początek sam. Tam jest błoto takie. No tylko no właściciel tej posesji też powinien patrzeć na to, że jak wyjeżdża na drogę, no to powinien troszeczkę te maszyny i sam ciągnik troszeczkę tu z błota oczyścić, a tu praktycznie ten odcinek 150 metrów, no to tam jest błoto. Ale u nas przy rynku mówi, jak się kończy asfalt, a ten jest głęboka, tak jest. Tam trzeba naprawdę czegoś wynieść, żeby kupić czy coś. No jak zjeżdżają za co, to hamują. Czy ktoś z Państwa... Taka fajna odcinek tej drogi, by naprawdę no, asfalcik by się przyjął. Tutaj jeszcze naprawa drogi w kierunku Kroków, tam jedna dziura się zrobiła za pierwszym zakrętem. Dzisiaj chyba będzie już na pewno. A, dobrze, dziękuję. Bo tu na tej drodze, co ma być robione, nie mówię o tych dziurach, bo jeżeli ma być nie robione. Czy Pani chciała? A ja bym chciała jeszcze spytać o te znaki drogowe, bo u nas są dwa do wymiany, bo są wyblaknięte, na drugim to już odpadł w ogóle, trzeci leży, nie, jeden jest przed krzyżówką, to jak się do tej Bobrowej, to jest w ogóle urwany tam znak. Tylko stoi. Na Powiatowej? Tak. Potem drugi koło, przed tym nowym przystankiem, to tu jest na środku. To Pani po sesji to leży. Zobaczymy gdzie, co, jak i to. A trzecie, no to jest oparte brzozę. To sobie później ustalimy, no to jak pojedziemy, czy nawet dzisiaj, jutro zadzwonimy do Wydziału Dróg, żeby to naprawić. To jedynie jest na wolę, że nie ma uczucia. Nie wiem, czy ścięty, czy... Chciałeś zabrać głos? Dobrze. Drodzy Państwo, w związku z tym, że wyczerpaliście wszystkie tematy dzisiejszych obrad, zamykam posiedzenie 2009 sesji Rady Gminy Wycielin. Dziękuję wszystkim za uwagę.